Szanowni Państwo, zatem poproszę na scenę panią dyrektor Gabrielę Pasek-Dobińską, która rozpocznie nasze wspaniałe wydarzenie. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszym naszym koncercie. Tutaj pan przedmówca prawie już wszystko powiedział o Lence, że już jest na leczeniu, że faktycznie te pieniążki, które zbieraliśmy, tak, gdzie patrzyliśmy, gdzie te cyferki tak szybko biegną i naprawdę zużyte są bardzo dobrze, opiekę Lenka ma wspaniałą. Ja Państwu chciałam serdecznie podziękować za wrażliwość, za dobre serce, za to, że na Państwa zawsze można liczyć. Szanowni Państwo, na scenie wystąpią uczniowie klasy pierwszej A i pierwszej B, których do tego występu przygotowały wychowawczynie klas Magdalena Filak i Grażyna Harkiewicz. Wielkie brawa dla młodych artystów. Szanowni Państwo, ale ja tych braw nie słyszę. Oni naprawdę, być może niektórzy mają już parcie na mikrofon, za chwilę Państwo to zobaczą. Ale myślę, że przywitajmy wielkimi brawami młodych artystów. Ale to nie działa. Na babci ciacze tańczymy na lodzie, na babci ciacze możemy i co dzień, na babci ciacze nas ogra wiatr, a my życzymy i śpiewamy tam. Się plukami i kochaj świat. Babciu, żyj 100 lat. Śpiewaj z nami, bo się to cza, cza, cza. Cza, cza, cza. Cza, 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 cza. Cza, 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 cza. Cza, 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 cza. Na babka ciacze tańczymy na lodzie. Na babka ciacze możemy i co dzień. Dziękuję, tym brawo. Nazywają mnie Poleczka, umiem skakać jak piłeczka. Yeah.
Magda Szymanek, inicjatorka koncertu, zbiera gadżety i tak dalej, to wszystko dla Lenki, zresztą nie tylko dla Lenki, o tym byśmy mogli dużo, dużo mówić, wielkie, wielkie serce u tej kobiety i wielka inicjatywa, ja myślę, że wielkie brawa dla Magdy. Myślę, że każdy z nas to ma to w genach, jak to mi zawsze tłumaczyli w Fundacji DKMS i każdy ma to gdzieś w sobie, to pomaganie innym. Tutaj dla mnie Magda jest po prostu the best, jeżeli chodzi o te wszelkie rzeczy, które się dzieją w tej szkole i jeżeli chodzi o pomaganie zarówno Lence, której poświęcony jest ten koncert, ale także Oli, którą też serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy, a widziałem mamę Oli. Widziałem. Dobrze, byłem tak. Dobrze, to teraz może parę słów o Lence. Magda, wiemy, że Lenka jest już w Wiedniu. Byłaś przed wyjazdem, spotkałaś się z Lenką, powiedz może o tych chwilach, bo mi się nie udało, gdzieś tam się rozminęliśmy w szkole mocno, więc jak to było? Ostatnie dni, godziny właściwie pobytu Lenki tutaj w Polsce z nami jeszcze, to były takie momenty pełne emocji, takiej ogromnej radości z tego faktu, że zebraliśmy tą kasiorę i może jechać do tego Wiednia, a jednocześnie taka ogromna ilość tych wszystkich wątpliwości, czy na pewno w dobrym kierunku idziemy, czy na pewno wszystko się uda. No wierzymy w to, że będzie wszystko dobrze. Proszę Państwa, jestem cały czas w telefonicznym kontakcie z Ewunią i z Lenusią, z ich strony tam prosto z Wiednia, takiego naprawdę ogromnego serca podziękowania za to, że tutaj dzisiaj jesteście z nami. Lenusia czuje się fantastycznie, jest pod piękną, wspaniałą opieką, w naprawdę fajnych warunkach i to wszystko dzięki Wam. Dziękujemy serdecznie. I dla tych radosnych chwil tu jesteśmy. Jesteśmy po to, żeby ratować Lenkę, żeby dla Lenki zdobyć jak najwięcej. Szanowni Państwo, chciałbym tą małą przerwę, tą 10-minutową przerwę poświęcić na licytację. Mamy tutaj fajne rzeczy. Magda je załatwiła, Państwo je załatwili, niektórzy je zrobili. Tutaj są anonimowi darczyńcy, którzy nie chcą, żebym o nich mówił publicznie, więc nie będę mówił. 100 zł po raz drugi. 110! A, pani dyrektor tu trzyma nas w napięciu. Widzę, że pani dyrektor uczestniczyła już w takich rzeczach, a tam na końcu, tak już odliczamy do 3, a tu pyk. Mamy 110 zł. Tutaj pani asystentka w pierwszym rzędzie zapisuje oczywiście te kwoty. 110 zł mamy, 110 zł po raz pierwszy. To już mamy 150 zł, szanowni państwo, i rozgrywka trwa dalej. 150 zł po raz pierwszy. 150 zł po raz drugi. Przyspieszam. 150 zł po raz trzeci. Sprzedane! Tu dostaliśmy od naszych skoczków narciarskich puchar, to zdjęcie z zeszłego sezonu, z zakończenia sezonu, z autografami. Ja z Magdą nie podpisywałem. To nie. Artur też i Majki też. Nie. My tutaj nie kombinowaliśmy. 150 zł po raz pierwszy. 160 zł. 170? 200! Ich muzyka łączy takie style jak rock, ambient i elektronikę. Zapraszam Państwa zatem na ucztę muzyczną. Powitajcie ich wielkimi brawami. Ida i Andrzej! Of truth.
Dobry wieczór wszystkim. Bardzo przyjemnie nam grać dzisiaj tutaj dla Lemki i mamy nadzieję, że ten koncert w czymś pomoże i no, przyda się w ogóle. No i walczymy o lepsze życie. Shaking off the sun.